Ostatnio rozpakowaliśmy krotkę. Chciałbym dzisiaj rozpakować trochę więcej rzeczy. Na początek rozpakujmy tablicę. Deklaracja tablicy za nami. Trzy elementy typu int w środku, jedynka i dwa zera. Teraz właśnie jest ten mechanizm rozpakowania, czyli tutaj typ auto i w nawiasach kwadratowych jakieś trzy zmienne, które jeszcze nie istnieją, ale już właśnie zostały utworzone. Do kolejnych zmiennych przypisane zostaną kolejne elementy z tablicy i już sobie to wyświetlamy. Widzimy jedynka i dwa zera w kolejnym przykładzie wywołuję sobie funkcję która ma dwa argumenty i która zwraca parę z tych argumentów tworzy parę jeszcze delikatnie to modyfikuje tu mamy tę funkcję return make pair i tutaj dwa, x razy 2 y razy 4 i widzimy że zwracany typ funkcji to jest właśnie taka para dwóch hintów. zatem mamy tu do czynienia z r wartością w tym miejscu, ponieważ to co się tu pojawi w tym miejscu będzie takim wyrażeniem, które nie rezyduje w pamięci. Dlatego my sobie tak jakby to podkradniemy, stąd auto ma dwa ampersandy, bo chciałbym sobie tutaj zassać to co tutaj było i auto utworzy V1, V2, dwie zmienne, gdzie V1 będzie pierwszym elementem tej zwracanej pary, V2 będzie drugim i oto Dowód, wyświetlamy. Mamy tu 10, 40, czyli odpowiednio powiększone 5 i 10. Wypakowaliśmy parę, którą zwróciła funkcja. Kolejny przykład bazuje na klasie C1, którą tu stworzyłem. Klasa ma proste trzy pola wa i B, string int, double, jakieś tam wartości domyślne. Myślę, że już to łapiecie. Tutaj mamy dwa konstruktory: bezargumentowy i taki z argumentami, i właśnie tu wykorzystałem już wcześniej omawianą. Referencję do r wartości, i tutaj mamy przypisanie wartości polom WA i B, właśnie na podstawie tego, co tu jest w tym konstruktorze przekazane. W obu konstruktorach wyświetlam informację, że utworzyłem obiekt, a w destruktorze, tutaj C1, mam informację, też tylko sioutuje, co właśnie znika, czyli konstruktor odpalana metoda przy tworzeniu obiektu domyślnie nie muszę jej wywoływać. Destruktor gdy obiekt jest usuwany, no to destruktor jest najpierw uruchomiony i metoda show, która tam pokazuje elementy. No i wróćmy teraz tutaj, mamy o C1 obiekt C1 i tutaj inicjujemy ten obiekt od razu właśnie takimi trzema wartościami. Jakiś napis, potem int i potem jakiś double. Następnie zobaczcie, o będziemy rozpakowywali ten obiekt to bardzo ciekawe, jak to rozpakowali obiekt. Nie jest to krotka, nie jest to tablica, ten obiekt nie ma tam jakiejś sekwencji, ale ma pewną kolejność tworzenia tychże pól, tak, czyli tu było najpierw string w, potem int a, double b i zobaczcie, jeżeli ja sobie teraz tę linijkę tak rozpakuję do zmiennych V3, V4, V5, tu użyłem referencji przy auto, to też jest ciekawostka, to teraz o, wyświetlam V3, V4, V5 i zobaczcie, mam Buźkę, dyszkę i minus 10,5. Czyli widzimy, że te trzy elementy, czyli WA i B, zostały umieszczone w W3, V3, V4, V5. Co więcej, jeśli V3 podmienię tam buźkę na słowo zmiana i teraz sobie tutaj wyświetlę te W mojego obiektu, to zwróćcie uwagę, że ten mój obiekt ma już zmienioną swoją wewnętrzną wartość czyli faktycznie V3. V4 i V5 są referencją do pól mojego obiektu. A przy okazji tu wyświetliłem adres, gdzie tam w pamięci zaczyna się ten nasz obiekt pierwszy. Popatrzcie, za chwilę to wykorzystamy. A teraz wykorzystam mapę. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym jest mapa, ja wkrótce to omówię, to tak. Na szybko. Mapa jest kontenerem, nie jest to kontener sekwencyjny, czyli te numery nie są jakoś tak numerowane 0, 1, 2, 3. One posiadają elementy tej mapy, taką, taki zestaw klucz i wartość. Trochę to właśnie przypomina parę. Pierwszy element to jest klucz, czyli coś takiego rozpoznawalnego taki identyfikator, który będzie takim jakby chwytakiem tego, co jest wartością. Ta para klucz wartość jest tutaj taka. Znacząca w mapie, i tutaj powiem, do tego jeszcze wrócimy, przyjrzymy się mapie bliżej, tu tylko warto wiedzieć, że tworzę sobie właśnie mapę, gdzie kluczem będzie napis, a wartością obiekt c1, czyli tej klasy, takiej, co tam zrobiłem. Całą mapkę nazwiemy sobie element 1, i tu mamy, zobaczcie, inicjujemy wartości tej mapy. Taką listą inicjalizacyjną, gdzie mamy wewnątrz dwie listy inicjalizacyjne, które mają string, który jest kluczem, i o, właśnie, odpalamy konstruktor klasy C1. I tutaj również dla drugiego elementu mapy odpalamy klucz 2, i ponownie jakiś tam konstruktor C1. To jest ciekawe, co się stanie, gdy przejdziemy przez tę linię. Zwróćcie uwagę, o, popatrzcie, co tu się zadziało w ogóle. C1. Kiedy jest tutaj ta lista inicjalizacyjna, to tutaj C1 musiało utworzyć jakiś obiekt, ale ten obiekt za chwilę znika. Zobaczcie, tu się utworzył obiekt, on jest w pamięci, która ma końcówkę 38, i tutaj się wyświetlił ten obiekt, i za chwilę został zniszczony. Dlaczego? No, bo tutaj ta inicjacja to jest tylko taki element, który dopiero posłuży do tego, by w mapie umieścić. Taki element, ale ten jest tylko inicjujący, a więc on zostanie skopiowany. I tu ciekawostka, ten drugi, oczywiście, też, czyli to drugie C1 z literką B, też zostało, o tutaj w pamięci, 408 końcówka utworzone i zaraz zniszczone. Typowa taka r value. jest na chwilę, już znika, już i tam później nie ma, ale to posłużyło do skopiowania tego. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, musi być jakiś ciekawy ten tutaj mechanizm mapy, kopiowania tej wartości do mapy, bo gdzieś tam w międzyczasie zostały skopiowane te elementy i tu są poddane pod destrukcji, ale nie były utworzone. Zwróćcie uwagę, mam destruktor C1, ale z zupełnie innym miejscu pamięci. I destruktor, jeszcze raz, w innym jeszcze miejscu pamięci, ale nie jest to żadne z tych wcześniej utworzonych. tak? Zatem widzimy, że gdzieś w tym mechanizmie kopywania mapa jeszcze tam potrzebowała, potrzebowała jakichś obiektów przy przenoszeniu tych wartości. Co ciekawe, popatrzcie dalej, kiedy już sobie tutaj tę mapę. A ściślej z mapy pobierzemy naszą wartość, czyli ten pierwszy c1 i drugi, tu pod kluczem raz znajduje się nasz ten obiekt, i teraz adres tego elementu jest jeszcze gdzie indziej. Zatem widzimy, że te elementy, które już są w środku mapy, to nie są żadne z tych tutaj, które były potrzebne tymczasowo żeby je utworzyć te, które już są w tej mapie, te C1C2, to tutaj te tworzone po drodze były tylko gdzieś tam potrzebne na chwilę. Co więcej, dwa zostały jakoś utworzone bez konstruktora, bo mamy cztery destrukcje, a tylko dwa razy był odpalony konstruktor. Jak będziemy przy mapach, to może się nad tym troszeczkę głębiej zastanowimy, bo to w ogóle jest ciekawa mechanika. No i powoli się zbliżamy do końca. Zobaczcie, teraz rozpakujemy sobie mapę. I tu mamy te element C1. Pętli I teraz popatrzcie, co tu zrobimy. Wykorzystamy takie rozpakowanie każdego kolejnego elementu. Dla każdego elementu z elementu 1, czyli to są te kolejne pary. Rozpakuj każdą parę i do wartości klucz i wartość. Włóż te parę, czyli klucz do klucza, wartość do wartości. I tu jeszcze skorzystam też sobie z referencji, czyli klucz będzie dosłownie odniesieniem się do mm, tego klucza z mapy. Element 1, a wartość podobnie. I wyświetlamy. I tutaj mamy klucz. Klucz jest 2. I tutaj wyświetlamy. Zobaczcie, o. I tu jest potwierdzenie, że to jest ten. Adres ten sam, który tutaj wcześniej było, mieliśmy wyświetlany za pomocą e, naszego operatora pobrania adresu, i widzimy, że adres się zgadza. I jeszcze drugi element sobie pobierzemy i od razu rozpakujemy, gdzie kluczem będzie klucz raz, słówko string raz, a wartością jest cały nasz obiekt c1 który jest w pamięci o zakończeniu AF8, czyli to jest właśnie o ten tutaj. Czyli te wcześniejsze gdzieś tam były potrzebne, żeby taki e, obiekty w mapie umieścić, a same tam poginęły w procesie tworzenia. Swoją drogą to m, ciekawe, że tyle razy trzeba to tam było skopiować, żeby gdzieś to w tej mapie w końcu wylądowało. No i tutaj jeszcze wywołuję takie dwie funkcje, e, które pokażę i wyjaśnię. Mamy dwie funkcje, one tak trochę poza tematem. Jeden z moich uczniów prosił mnie o to, żeby troszeczkę o tej referencji powiedzieć, bo tam coś zapomniał. Mam tu dwie funkcje: przekazuję do jednej obiekt c1 jako argument, i ta funkcja tutaj modyfikuje jedno z pól tego obiektu i wyświetla informacje o nim. Taka funkcja, która nic nie robi, przy okazji wyświetla jeszcze adres. I druga funkcja, identyczna, tyle tylko, że przekazuje ten obiekt z referencją. I tutaj, właśnie do naszej funkcji f, i później f1, przekazuje sobie wcześniej utworzony obiekt o ten tutaj, który miał buźkę, dziesiątkę i minus 10,5 jako parametry inicjujące. No i zobaczmy, co się tu stanie. Gdy wyświetlimy sobie pierwsze f od tego obiektu, to zobaczcie, a zresztą wyświetlmy już i drugiej, i przeanalizujmy to. Co zobaczcie, wywołuje F. Idziemy do F, czyli jesteśmy teraz tutaj. I co tu się zadziało? Otóż O nie jest oryginałem, bo popatrzcie, to O najpierw wyświetla swój adres. Taki myślnik, F myślnik i potem adres, czyli jesteśmy tutaj. To jest tutaj. O, zobaczcie, końcówka 898. Tak no i tam potem informacja. Tutaj po zmianie a na 100 jeszcze wyświetlamy a Z o show i tu mamy set wtedy zmiana. A, no właśnie, tam już nie ma buźki, jest zmiana, bo żeśmy tą buźkę podmienili. Jest setka, jest minus 10,5, yy, ale adres tego elementu wewnątrz funkcji f jest inny niż naszego obiektu, obiekt C1, bo obiekt C1 miał adres zupełnie inny, miał 68, 168 końcówkę w tym wypadku. Tak tutaj jeżeli wcześniej w odcinku w filmie mieliście troszeczkę inne adresy to dlatego, że ja rekompiluję to, tak? Więc patrzcie tutaj tak na całość. Jak będziecie sobie na te adresy zerkać. No w każdym bądź razie ta funkcja wewnątrz siebie ma obiekt O, ale on gdzie indziej jest w pamięci niż ten, z którym wywołałem tę funkcję. Natomiast ta druga F1 ona się wyświetla odtąd, tu jest F1 w minusach, i tu zobaczcie, jest 168 adres, a więc dokładnie taki jak tego obiektu, który został przekazany. Zatem widzimy, że tutaj dzięki referencji ten obiekt O w funkcji F1 pracuje w zasadzie na tej samej pamięci. To jest wtedy tak potocznie się mówi, że dzięki tej referencji mam dostęp do tego oryginalnego obiektu, z którym wywołałem tę funkcję. To jest w zasadzie już niezwiązane z rozpakowywaniem, ale taka na koniec uwaga. Tyle w tym odcinku. Nie wiem, czy będziecie korzystać z tego rozpakowywania, czy nie. Moim zdaniem najfajniejszy jest ten mechanizm tutaj, kiedy w pętli mogę dobierać się do jakichś struktur, do jakichś kontenerów typu mapa, czy jakiś tam później, nie wiem, multimapa i rozpakowywać tę mapę na poszczególne elementy, chociażby tak jak klucz i wartość. Moim zdaniem ten for tutaj jest takim bardzo fajnym narzędziem i chyba będzie częściej używany niż takie zwykłe na przykład rozpakowanie tablicy, które tutaj samo w sobie niewiele, niewiele wnosi. Tyle na dzisiaj.